O tej inwestycji mówiło się od dawna. Prace nad podłączeniem Kuźni Raciborskiej do sieci gazowej trwają od kilku miesięcy, a mieszkańcy gminy już mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia. O tym, jak to zrobić i czy warto, już teraz w naszym materiale, który przygotowaliśmy dla Państwa kilka tygodni temu. Zapowiadana przez burmistrza Kuźni Raciborskiej inwestycja jest już na finiszu. W części miejscowości na terenie gminy już płynie gaz. Pierwszym obiektem, który podłączony został do sieci gazowej, jest przedszkole w Tużu. Proszę Państwa, to jest taka etapowa inwestycja, więc ta inwestycja kompleksowej termomodernizacji tego budynku wiązała się również z wymianą ciepła, źródła ciepła. Tam jest taki brzydki komin, który stoi i będzie likwidowany. Cały ten ośrodek zostanie ocieplony, a to, co tutaj się wydarzyło teraz, to jest taka dość ważna chwila dla gminy Kuźnia Raciborska. Otóż za mną jest to zwykły kocioł, malutka instalacja, która zasila cały ten obiekt. To jest Wiejski Dom Kultury, biblioteka oraz przedszkole w tym miejscu. To małe pomieszczenie, które ma wymiary, jak tu widać, 1,5 metra na 3 metry, wystarczyło po to, żeby zastąpić całą wielką kotłownię, która normalnie, tradycyjnie była w piwnicy, gdzie ształowany był węgiel i tak dalej, i tak dalej. Więc taka mała inwestycja typu ten piec, to jest tylko dolot powietrza tutaj do tej kotłowni. Ten boiler, który tutaj widać, to jest to urządzenie, które robi od razu ciepłą wodę, i pompy cyrkulacyjne, to wszystko, co wystarczy w takiej małej kubaturze do tego, żeby tak duży obiekt ogrzać. Właśnie odpalamy palnik na piecu w kuchni w Tużu, do której jest doprowadzony gaz, i gotujemy sobie wodę na herbatę. Jest to pierwszy klient podłączony do sieci gazowej gazu ziemnego na terenie gminy miasta Kuźnia Raciborska. Jest to element zdecydowanie większego projektu, który realizowany jest od 2017 roku. Przez 2,5 roku trwało projektowanie, teraz trwa faza realizacji. Idziemy od Raciborza, przeszliśmy przez gminę Nędza, teraz Tuża już jest zrealizowana i idziemy dalej. Ale już teraz, zanim inwestycja dotrze do osiedla w Kuźni, część mieszkańców gminy może starać się o przyłączenie do sieci. Jeżeli główny gazociąg jest wybudowana, ta główna sieć szkieletowa, to wcale nie znaczy, że tylko tych, którzy są bezpośrednio przy tym gazociągu, zapraszamy. Wszystkie mniejsze odnogi czy jakieś mniejsze uliczki, które są w zasięgu tego gazociągu, tak samo mogą być zgazyfikowane. To wszystko zależy oczywiście od tego, ilu będzie chętnych i w jakich odległościach. Ten gaz płynie, czyli to jest dowód na to namacalny, tak jak w kartach się mówi, sprawdzam. To jest to sprawdzam, kiedy jest działająca instalacja, i tu zachęcam wszystkich do składania wniosku, czyli Tuże już jest gotowe do tego, żeby te wnioski zostały rozpatrywane i podłączani mieszkańcy. Więc no, to dlatego jesteśmy w tym ciasnym miejscu, jest pełnym rur i różnych urządzeń, ale to nie tylko po to, żeby mówić o technice, tylko o tym, żeby pokazać, że takie coś jest i takie coś może być również w Państwa domach. Oczywiście na inną skalę, ponieważ to jest większy budynek, Wasze domy są mniejsze. Wniosek można złożyć przez internet poprzez portal przyłączeniowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Wystarczy zarejestrować się poprzez stronę internetową, a następnie zgodnie z instrukcją wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia. Wypełniając go należy podać adres budynku, w którym chcemy korzystać z gazu, a także rodzaj urządzeń, które mają być zasilane tym paliwem, jak na przykład kuchenka gazowa czy kocioł centralnego ogrzewania. Po kilku chwilach można internetowo wysłać wniosek i czekać na odpowiedź spółki. Podanie o przyłączenie można także złożyć w formie tradycyjnej. Wszystkich chętnych, którzy będą chcieli się przyłączyć, zapraszamy nie tylko na platformę eBOK, gdzie można to zrobić w wersji elektronicznej. Zapraszamy tak samo do naszych placówek tutaj w Raciborzu na ulicy Piaskowej, do Rybnika, na Chrobrego, ale tak samo, jeżeli tylko warunki na to pozwolą, a mamy nadzieję, że wkrótce warunki związane z pandemią się troszeczkę ograniczą, będziemy chcieli tutaj pomóc tym osobom, które takiego środka komunikacji, jakim jest na przykład e-book, nie preferują, i postaramy się tutaj naszymi pracownikami pomóc. Prawdopodobnie będzie się tak dało zrobić tak samo w kolejnych miejscowościach, w Budziskach, w Kuźni Raciborskiej. To jest kwestia dostępności, że tak powiem, miejsca, które pan burmistrz obiecał, że będzie załatwione. To jest dla nas nowa rzecz w gminie Kuźnia Raciborska, więc postaramy się za rękę poprowadzić mieszkańców. Pandemia temu nie sprzyja. Normalnie byłyby to spotkania wiejskie i rozmowy prosto z urzędnikiem lub też z pracownikiem gazowni, który pomógłby wypełnić ten wniosek. I tak naciskam na to, żeby taka forma dla osób starszych zaistniała. Proszę mieszkańców, którzy wypełnili już wniosek i otrzymali odpowiedź negatywną, ale otrzymali ją tylko z takiego względu, że jeszcze ewentualnie ta instalacja nie jest do tego przygotowana i nie było odbiorów, żeby tutaj akurat w tej kwestii mieszkańcy się nie zniechęcali i będziemy też na bieżąco informować tu mieszkańców, które odcinki tutaj po kolei zostały oddane do użytkowania i jak w ogóle wypełnić ten wniosek. Wiele osób obawia się kosztów inwestycji oraz późniejszych opłat za ogrzewanie. Mówi się, że gaz jest drogi, ale czy na pewno? Czy gaz się opłaca, zależy w stosunku do czego. Jeżeli chodzi o wartość za jednostkę energii, tak. Jeżeli chodzi o koszty inwestycji, są chyba najniższe w tej chwili, jeżeli chodzi o jakiekolwiek źródła energii. Będziemy się oczywiście tutaj starać Radę Miejską poprosić o zgodę na uruchomienie programu ograniczania niskiej emisji. Chcielibyśmy tak skonstruować regulamin przydzielania dotacji dla mieszkańców, czyli tak naprawdę pomocy finansowej dla mieszkańców, szczególnie pod kątem sieci tutaj, pod kątem sieci gazowej, tak, że jeśli mieszkaniec oczywiście ma możliwość przyłączenia się do sieci, to otrzyma wtedy dotację na właśnie kocioł gazowy. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że pojawia się możliwość połączenia dotacji, jeśli my oczywiście ten program PONE uruchomimy, otrzymania dotacji zarówno ze strony gminy, jak i z programu Czyste Powietrze. Co ważne, gaz jest dobrym wyborem, jeśli zależy nam na ekologii. Na podłączenie do sieci zdecydowała się kuźniańska spółka Rafamet, która jeszcze tej zimy ogrzewana była węglem. Roczne jego zużycie szacuje się tu na blisko 2000 ton. Być może już przyszłej zimy w zakładzie będzie i cieplej, i ekologiczniej. Głównym powodem jest przestarzała kotłownia węglowa, która była wbudowana w latach 60. i obecne kotły węglowe mają bardzo niską sprawność i niestety emitują dużo spalin do atmosfery. Instalacja odsiarczania i odpylania spalin musi być ciągle modernizowana i kolejne modernizacje są bardzo kosztowne. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę sposobu ogrzewania na gazowe ze względu na to, iż emisja do środowiska będzie dużo niższa i spełnimy wszystkie obecne i kolejne normy ekologiczne. Do założenia gazu przychyla się także proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tużu. Cieszymy się bardzo, że ta nitka gazowa w końcu została tutaj podłączona naszej wiosce. W najbliższym czasie faktycznie mamy zamiar, aby i probostwo, i kościół podłączyć do sieci gazowej. Mamy taką nadzieję, że to rozwiązanie okaże się przede wszystkim ekologiczne i ekonomiczne. To są dwa takie ważne czynniki, które warunkują podłączenie naszej plebanii, probostwa i kościoła w przyszłości do sieci gazowej. Dziś kościół ogrzewany jest prądem, co generuje spore koszty, a i nie zapewnia odpowiedniej temperatury w świątyni. Probostwo natomiast opalane jest węglem. Rocznie potrzeba go około 6 ton. Jak podkreśla proboszcz, przeprowadzenie tej inwestycji da dobry przykład mieszkańcom Tuża, bo ekologia to także sprawa kościoła. Ekologia jest bardzo ważna. Papież Franciszek w swojej encyklice wyraźnie podkreśla, że człowiek stanowi element całego ekosystemu i można powiedzieć, jeśli nie będziemy dbali o ekologię szeroko rozumianą, no to w tym momencie człowiek sobie sam podcina gałąź, na której siedzi. My stanowimy część tego środowiska, my stanowimy część po prostu tego świata i musimy za powietrze, wodę, za wszystko, co robimy na świecie, być po prostu odpowiedzialni. No, bo to jest nasz los, to jest nasze zdrowie, nasze życie. Żadnego pyłu, nic takiego nie jest wytwarzane z gazu ziemnego podczas spalania. Dobra. Jest to czyste powietrze. Jeśli więc chcą Państwo zadbać o jakość powietrza w regionie, ale także wymienić źródło ciepła, korzystając z dofinansowań, warto rozważyć podłączenie się do sieci gazowej. O bieżących postępach inwestycji można przeczytać na stronie internetowej gminy Kuźnia Raciborska, a wszelkie informacje dotyczące możliwości i warunków podłączenia do sieci dostępne są pod numerem telefonu 32 398 50 00.